Witam wszystkich zainteresowanych dzisiejszą historią, tych, którzy lubią historię na faktach, i tych, którzy trafili tutaj przez przypadek. Ja nazywam się Iconik i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o rodzinie Hayashich i masowym incydencie na festiwalu w Wakayama. Zapraszam. Dzisiejsza opowieść będzie rozgrywać się w Japonii i będzie toczyć się wokół rodziny Hayashich. Rodzina ta świeżo co wprowadziła się do nowego miasta. I chciała zasymilować się z jego mieszkańcami. Wiedząc, jak istotną rolą w japońskim społeczeństwie jest poczucie wspólnoty, władze miasta zorganizowały festiwal letni Natsumatsuri, na który zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy miasteczka. Niestety, festiwal został wkrótce przerwany, gdy uczestnicy imprezy zaczęli zgłaszać się do pobliskiego szpitala z dziwnymi objawami chorobowymi. Wydarzenie nosi oficjalnie nazwę incydentu z zatrutem kary w Wakayama, a w jaki sposób łączy się ono z rodziną Hayashi? O tym dowiecie się z dzisiejszego opowiadania. Także zapaszcie sobie gorącej herbatki, kocyk, kotek i zaczynamy. Dziś przenosimy się do Japonii do roku 1998. Młode małżeństwo z czwórką dzieci wprowadza się do malowniczej miejscowości Wakayama. Miasteczko dopiero rok wcześniej uzyskało status miasta, a prężnie rozwijający się handel i świeżo otwarte firmy takie jak Nippon Steel czy Mitsubishi były wabikami dla japońskich rodzin z klas średnich. I taką właśnie rodziną była rodzina Hayashich, choć zaliczyć ich można do tej bogatszej klasy średniej. Ich dom należał do tych większych, z zadbanym ogrodem, a środek domu był nowoczesny, pełen dobrodziejstw technologicznych, oczywiście na miarę lat 90. Dzieci były zadbane, i jak po latach będzie wspominać najstarszy brat, żyli w luksusie, grając na najnowszych konsolach Sega Saturn i Nintendo 64, a w ich domu stał pancerny Safe, który kosztował setki tysięcy jenów. Mieli oni tyle pieniędzy, że pewnego dnia ojciec rodziny Kenji Hayashi pokazał swojemu synowi pęk bank banknotów i kazał przynieść wiaderko, włożyć pieniądze do środka i posypywać nim najmłodszą córkę, robiąc jej przy tym zdjęcia. No trzeba przyznać, że jeśli rodzina ta żyłaby w dzisiejszych czasach, to na pewno byłaby bardzo popularna na social mediach. Ale wracając do roku 98, matka rodziny, Masumi Hayashi, była za to o wiele bardziej roztropna niż Kenji. Uwielbiała swoje dzieci, zawsze dzielnie im kibicowała w nauce i zawodach sportowych, wypytując przy śniadaniu o to, czy mają już jakąś sympatię. Więc przed nami rysuje się obraz bardzo pozytywnej, ale też ekstremalnie zamożnej rodziny. Okej, okay, więc dlaczego nazwałam ich w ogóle klasą średnią, a nie wyższą? Dlatego, że na zewnątrz domu starali się nie obnosić zbytnio ze swoim bogactwem. Ich dom był ładny i wygodny, ale daleko mu do willi w Los Angeles. W sąsiedztwie nie wiedziano o sejfach i wiaderkach pieniędzy. W oczach sąsiadów ona była agentem ubezpieczeniowym, a on był ekspertem w zwalczaniu szkodników na polach uprawnych. I taka była basically prawda. I choć sąsiedzi uważali, że rodzina ta jest nieco dziwna i tajemnicza, byli dla nich życzliwi. Nikt nie zauważył jednak tego, jak te dwoje ludzi idealnie nawzajem się dopełniało pod względem zawodowym. Ale nie uprzedzajmy faktów. Jest wakacyjny wieczór 25 lipca 1998 roku. I właśnie zaczyna się festiwal Natsumatsuri, czyli po prostu festiwal letni. W Japonii odbywa się wiele festiwali letnich. Każde miasto ma swój festiwal letni, który odbywa się od początku lipca do końca sierpnia. Najczęstsze aktywności, którym można się oddawać w czasie Natsumatsuri, to głównie taniec, konkursy karaoke, występy sceniczne, a to wszystko oczywiście przy akompaniamencie straganowego jedzenia. Na rozpoczęcie festiwalu organizuje się pokaz fajerwerków, jednak tego wieczoru nie każdy mógł się nim cieszyć, gdyż do miejskiego szpitala zaczęli napływać kolejni pacjenci z objawami zatrucia pokarmowego. Pacjenci przejawiali dość typowe objawy, to znaczy wymioty i biegunkę, ale były one na tyle gwałtowne, że w przeciągu kilku godzin dochodziło do hipokaliemii, czyli do niedoboru potasu. Ze względu na wypukanie potasu, aż połowa chorych miała wytłużone QT, i zanim odezwą się jakieś śmieszki w komentarzach, to wydłużone qT jest bardzo poważną sprawą. Dlatego, że w rezultacie aż połowa osób miała problemy z omdleniami na izbie przyjęć, a nawet zdarzały się zatrzymania akcji serca. Było wiadomo, że nie jest to zwykłe zatrucie spowodowane nieświeżą żywnością, kiedy doszło do ofiar śmiertelnych. Łącznie tej nocy w szpitalu wylądowało 67 osób, a zmarły 4. Wójt Miasta, jego zastępca. Szesnastoletnia dziewczyna i dziesięcioletni chłopiec. Wszyscy mieli jednak jedną cechę wspólną. Tego wieczoru na festiwalu jedli kary, zamówione specjalnie przez władze miasta. Festiwal został przerwany, zanim na dobre się rozpoczął, a do akcji wkroczyła policja i dziennikarze. Na początku Policyjny Instytut Badawczy Prefektury Wakayama wykrył reakcję ze Związkiem cyjankowym w zwróconym pokarmie jednej z ofiar. Wtedy śledczy policji prefektury Wakayama wydał oświadczenie, że, i tutaj cytat: istnieje silne podejrzenie o sprawę masowego morderstwa, w której ktoś domieszał truciznę do kary. Dziennikarze, po usłyszeniu takiego newsa, zaczęli stacjonować w mieście i spekulować na temat sprawcy, przesłuchując lokalne rodziny. Po autopsji czterech ciał okazało się, że, owszem, do zatrucia doszło, ale nie cyjankiem, a arszynikiem. Mało tego, szacuje się, że śmiertelna dawka trójtlenku arsenu u osób dorosłych wynosi około 300 mg, a po zbadaniu kotła z kary okazało się, że dawkę śmiertelną można było osiągnąć jedząc tylko 50 g tego dania w dniu festiwalu. Wiele osób rozmawiał z reporterami i rodzina Hayashi nie była wyjątkiem. Ojciec Kenji nawet zaprzyjaźnił się z reporterami. Dopiero miesiąc po incydencie w gazecie doniesiono o rzekomym oszustwie ubezpieczeniowym Masumi i Kenji'ego, a sprawy zaczęły się psuć. Dopiero wtedy cała społeczność dowiedziała się, skąd ich sąsiedzi brali pieniądze. Ale wy pewnie już wiecie mniej więcej, na czym polegają sprawy kryminalne, w które zamieszane są osoby, które zajmują się sprawami ubezpieczeniowymi. Więc Masumi była agentem ubezpieczeniowym i ubezpieczała swojego męża Kenji'ego, który wielokrotnie otrzymywał odszkodowania, gdyż często podupadał na zdrowiu. Jego choroby były spowodowane dawkowaniem sobie środków owadobójczych, których przecież miał pod dostatkiem, gdyż zawodowo zajmował się ich rozpylaniem. Wkrótce dwójka została aresztowana pod zarzutem oszustwa ubezpieczeniowego, a Masumi dodatkowo została oskarżona o próbę zabójstwa swojego męża, którego miała zmuszać do faszerowania się trucizną. Okazało się też, że Kenji był uzależniony od hazardu, i część pieniędzy, o których opowiadałam Wam we wstępie, pochodziła z gry w madżonga lub obstawienia wyścigów rowerowych. Śledztwo było w toku, gdy rozpętała się dziennikarska burza. Spekulowano o rzekomym powiązaniu pomiędzy tym aresztowaniem a incydentem na festiwalu. Dzieci ich nie mogły swobodnie poruszać się po okolicy, były okrążone przez dziennikarzy głodnych sensacji. Zaglądano do ich okien w dzień i w noc, przeszukiwano śmieci, przeglądano listy w skrzynce pocztowej bez pozwolenia. W tym też czasie sąsiedzi zaczęli unikać Hayashich, zabraniali swoim dzieciom bawić się z nimi i udzielali wywiadów, wspominając, że rodzina ta zawsze była dziwna. Ostatecznie 9 grudnia, Masumi Hayashi została aresztowana pod zarzutem masowego otrucia. W wyniku którego zginęły cztery osoby, po tym jak w jej domu znaleziono kwas arsenowy. I teraz już przechodzimy do rozprawy. A rozprawa miała miejsce 13 maja 1999 roku. Przez całą rozprawę para korzystała z prawa do zachowania milczenia, czyli po prostu nie udzielali żadnych informacji, co było odbierane przez media jako oczywiście przyznanie się do winy. Na początku rozstrzygnięto sprawę oszustw ubezpieczeniowych. Masumi została uznana winną, ale Kenji został uznany tylko współwinnym, czterem oszustwom ubezpieczeniowym. Na rozprawie prokuratura okręgowa Wakayama przedstawiła 1700 dowodów na ten proceder, no i para ostatecznie przyznała się do winy. Kenji został skazany na 6 lat więzienia, ale wyszedł po 4 latach i 7 miesiącach za dobre sprawowanie. Natomiast jego żona Masumi dalej borykała się z procesem w sprawie masowego incydentu. Nie było wielu dowodów na to, co się wydarzyło. Zeznania świadków były niespójne. Kenji również zeznawał w sprawie swojej żony, mówiąc o tym, że arsen, który został znaleziony pod zlewem w puszce z napisem trutka na termity, nie był jego i nie wie, jak mógłby się tam znaleźć. Mówił o tym, że każdy mały rolnik w tamtym czasie miał dostęp do arsenu i wspominał to, co każdy rzekomo wie i tutaj jest cytat że jeśli tysiąc razy rozcieńczysz arszenik i spryskasz nim owoce, to zwiększy się słodycz mandarynek. Widzicie, można się czegoś wartościowego dowiedzieć z tego podcastu. E, jeszcze dodam może, że na pojemniku nie było żadnych odcisków palców. E, obrona Hayashi, właściwie to Masumi, bo tylko Masumi została o to skarżona, mówiła także o serii incydentów z otruciami psów w miasteczku, które miały miejsce przed festiwalem, sugerując, że trucicielem może być każdy. Mówiono też o tym, że na początku śledztwa odkryto związki cyjanowe i niepotrzebnie wykluczono je ze śledztwa. Dzieci oczywiście również zeznawały i zeznawały na korzyść matki, ale jak twierdzi syn, i tutaj jest cytat, sąd nie przyjął naszych zeznań i potraktował nas jak kłamców. Problem stanowił również fakt, i to bardzo istotny fakt, że Masumi nie miała motywu. Ale wiecie, jeśli ktoś nie ma motywu, to zawsze można go znaleźć. Więc to media zajęły się wyszukiwaniem motywu. I w związku z tym, że dziennikarze i reporterzy już dawno wydali wyrok na Masumi, według nich motywem miała być niechęć i oziębłość, z jaką Masumi miała się spotykać ze strony swoich nowych sąsiadów. Rozprawa była trudna i trwała 3 lata i 7 miesięcy. Ostatecznie 11 grudnia 2002 roku sąd uznał, że i tutaj cytat. Hayashi Masumi była zamieszana w różne przestępstwa, między innymi w usiłowanie zabójstwa związane z oszustwami ubezpieczeniowymi, przez wiele lat przed incydentem zatrucia kary. I po jej postępowaniu można stwierdzić, że skłonność do przestępczości jest w niej głęboko zakorzeniona. Sąd skazał Masumi na karę śmierci, uznając ją winną masowego otrucia i oszustw ubezpieczeniowych. W rezultacie stała się ona 11 kobietą skazaną na karę śmierci w powojennej Japonii. Masumi przez lata apelowała o zmniejszenie wyroku lub ponowny proces, z czego ostatnią apelację złożyła rok temu. Do tej pory żyje, ma 60 lat i spędza czas w celi śmierci, czekając na wykonanie wyroku. Mąż i najstarszy syn odwiedzają ją regularnie. I teraz y, przejdziemy do. Dwóch kontrowersji, które wynikły w późniejszych latach, już po tym jak Masumi została skazana. Pierwsza kontrowersja wybuchła w 2012 roku. Ustalono, że starszy pracownik naukowy z Instytutu Badawczego Policji Prefektury Wakayama, który badał sprawę kary, został oskarżony o fałszowanie dowodów zbrodni. W aktach jego sprawy nie znalazła się jednak sprawa festiwalu. Natomiast druga kontrowersja wybuchła 27 października 2020 roku, czyli dwa lata temu. Na YouTubie w krótkim wywiadzie Kenji opowiadał o przebiegu śledztwa i propozycji ugody, którą zaproponowała mu prokuratura. W czasach, w których ugody nie były dozwolone w Japonii. Otóż prokuratura wezwała Kenji'ego na dywanik i mówiła mu, że może warto by było jakoś współpracować żeby sprawę rozwiązać jak najszybciej więc według prokuratury Kenji miał zgrywać rolę ofiary w trakcie procesu oszustwa ubezpieczeniowe miał mówić o tym jak nienawidzi swojej żony która miała go zmuszać do picia chemikaliów i miał prosić o jak najwyższy wyrok dla niej w trakcie tłumaczenia na czym będzie polegać ugoda prokurator miał pokazać niepełnosprawnemu w tamtym czasie Kenjiemu broszurę więzienia medycznego, mówiąc, że jeśli ten zgodzi się na współpracę, umieszczą go w tej placówce na czas jego wyroku. Kenji również cytował dokładne słowa prokuratora, który mówił proszę pozwól mi awansować w tej sprawie i mam czworo dzieci tak jak ty, pozwól mi mieć dobry nowy rok. Oprócz tego w sprawie masowego otrucia Kenji miał zeznać, że Masumi miała go poprosić o dolanie Arsenu do kary. Kenji jednak nie zgodził się na te warunki. Ale prokuratura i tak przedstawiła Kenji'ego jako ofiarę otrutą przez Masumi i nawet umniejszyła kwotę oszustw ubezpieczeniowych z, jak przyznaje Kenji, 800 milionów jenów do 160 milionów. Kenji do tej pory uważa, że jego wyrok był nienaturalnie krótki i że prokuratura zrobiła z jego żony kozła ofiarnego, snując narrację o kobiecie trucicielce. Jak sam Kenji stwierdził, i tutaj cytat, sam piłem arszenik, żeby dostać ubezpieczenie. Próbowałem się otruć 22 razy. Miałem wiedzę na ten temat, bo na co dzień zajmowałem się eksterminacją szkodników i używałem tych chemikaliów. Jeśli to Masumi podawałaby mi te chemikalia, nie byłoby mnie już na tym świecie dawno temu. I oczywiście, jak to zazwyczaj na tym podcaście bywa, omówimy sobie też aftermatch, czyli tak. Y takie ogólne skutki dla całego społeczeństwa japońskiego, jeśli w ogóle jakieś były. A było kilka. Po pierwsze, po incydencie z toksycznym kary w Wakayama w Japonii pojawiło się wielu naśladowców, którzy używali innego środka owadobójczego, azytku sodu, do podtruwania jedzenia i picia. Przez mnogość tego typu incydentów rząd Japonii musiał wpisać te substancje na listę trujących substancji, których wydanie jest dokładnie kontrolowane. Oprócz tego, obraz ryżu kary pogorszył się w oczach społeczeństwa japońskiego, które wcześniej uważało tę potrawę jako idealny sposób na szybki i pożywny obiad dla całej rodziny. Nawet popularne anime kierowane do japońskich rodzin, takie jak Takoyaki Manto Man i Rodzina Ureyasu, musiały wyciąć sceny podawania kary w swoich odcinkach. Oprócz tego, był to też czas letnich festiwali, które odbywały się również w innych miastach więc na ten czas zrezygnowano ze straganów z żywnością w trakcie ich trwania. Ponadto szkoła podstawowa, do której uczęszczała jedna z ofiar, czyli dziesięcioletni chłopiec, od tego czasu nie podaje na swojej stówce ryżu kary. I możecie się też zapytać, co w dalszym ciągu z rodziną Hayashich, bo przecież oni mieli czwórkę dzieci. Otóż dzieci Masumi i Kenji wychowały się w domu dziecka, w którym były prześladowane. Więc najstarsza córka, gdy tylko dostała prawa do opieki nad rodzeństwem, od razu ich stamtąd zabrała. Wszystkie dzieci zmieniły imiona i nazwiska i ukrywają swoją tożsamość. Tylko z tego co wiadomo, najstarszy syn spotyka się z obydwojgiem rodziców i też udziela wywiadów w sprawie matki. Przez jego aktywność często jego tożsamość zostaje ujawniona, więc zmieniał on imiona wielokrotnie. Często też zmienia pracę przez to, ale pozostaje w Wakayamie ze względu na ojca. Opiekuje się Kenjin po tym, jak w 2009 roku doznał krwotoku mózgowego i w wyniku którego został sparaliżowany. Najstarsza córka wyszła za mąż i urodziła dziecko, ale rozwiodła się z mężem i prawa rodzicielskie zostały jej odebrane. Podobno to ze względu na to, że dzieci powinny mieć dwójkę dziadków, a córka Masumi nie mogła oczywiście tego swojemu, swojej córce zapewnić, jako że Masumi, czyli babcia, odsiadywała wyrok śmierci tak naprawdę w więzieniu, czekała na wykonanie swojego wyroku. A więc młoda kobieta ponownie wyszła za mąż i urodziła kolejną córkę. Jednak 9 czerwca 2021 roku, czyli w dniu, kiedy jej matka Masumi ponownie złożyła wniosek o apelację, ta rzuciła się z mostu z czteroletnią córką na rękach. I jakby tego było mało, jeszcze tego samego dnia, jej starsza córka z poprzedniego małżeństwa, do której właśnie prawa rodzicielskie odebrano, została znaleziona pobita w mieszkaniu ojca, niestety również już nie żyła. Jest to bardzo tajemniczy, jest według mnie, bo aż y, trzy rzeczy dotyczące tej rodziny. Zdarzyły się tego samego dnia i do tej pory tak naprawdę wielu ludzi spekuluje, czy obydwa właściwie trzy śmierci miały w, jakiś, w jakikolwiek sposób związek z tym, że Masumi po raz kolejny apelowała o wznowienie rozprawy w sprawie i wyroku. Ale oczywiście tego nie wiemy, a Kenji uważa, że nie miało to żadnego znaczenia i że te sprawy nie były w żaden sposób ze sobą powiązane. Oprócz tego dom, w którym mieszkała para Hayashi, bardzo duży dom, 180 m2, dwupiętrowy, drewniany, piękny dom, stał opustoszały i tylko tabliczki graffiti na murach, obrażające rodzinę, przypominały o tragicznym incydencie. Pewnego dnia, już na początku trwania procesu. Dom zajął się ogniem z nieznanego źródła i doszczętnie spłonął. Miasto posprzątało zgliszcza i na jego miejsce zasadziło klomp. Muszę jeszcze tylko dodam na zakończenie, że zarówno starszy syn, jak i mąż Masumi, Kenji, dalej wierzą w niewinność Masumi. A czy wy wierzycie w niewinność Masumi? Bo to już jest koniec naszego opowiadania. Powiedzcie mi oczywiście, czy słyszeliście wcześniej o tej sprawie? Jeśli tak, to z jakiegoś źródła. No i muszę przyznać, że dla mnie ta sprawa była i do tej pory jest bardzo niejasna. Nie do końca jestem przekonana co do ani tak wysokiego wyroku, ani wyroku w ogóle. Także powiedzcie mi w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. A ja życzę Wam oczywiście miłego dnia, trzymajcie się ciepło, oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się, a właściwie słyszymy w następnym odcinku. Cześć!